Związku Humanizm, jako Dawid Zaukłazu, jako zbawca ideologia XXI wieku, mógłby pomóc dzieciom, które rodzą, są w łonie matki z jakimiś wadami genetycznymi. No, zmodyfikować je jest w łonie kobiet i macicy i uzdrowić. Przez to aborcja byłaby nieskazana. Ale to jest jeden z tych zbawczych elementów. Koszmar II wojny światowej uświadomił eugenikom, że ich idea się będą chciał wykazać tutaj, że transhumanizm jest trochę pod pochodną idei eugenicznej. I zaraz wykażę te elementy, postaram się wykazać te elementy, które by o tym świadczyły. Więc kosmos II wojny światowej uświadomił zwolennikom eugenikiem, że idea ta się skompromitowała. Część eugeników potępiła to, co zrobił Adolf Hitler i naziści z ich programem i odżegnała się od eugeniki. Część osób uznała, że żeby ideały zawarte w eugenice, czyli postępu i zbawienia ludzkości, mogły przetrwać, potrzebna jest jakaś nowa forma dla tych idei. Tą formą miał się okazać właśnie transhumanizm. Zarówno eugenika, jak i transhumanizm wiedzy zbawcą rolę technologii dla ludzkości. To jest taki wspólny element, który przeszedł. Wiadomo, że żeby sformułować nową ideologię, ten nut filozoficzny, potrzebny jest czas. No i taki czas był około 20 lat, kiedy to w 1957 roku były dyrektor UNESCO Julian Huxley wraz za pomocą wsparcia swojego brata Andrusa Huxleya, autora książki Nowy Wspaniały Świat, ukuł pojęcie transhumanizm, czyli za pomocą technologii poprawienie gatunku ludzkiego. Transhumanizm szybko się stał pomysłem, stał się ideologią, która doszukała się nawet, można powiedzieć, swoich proroków i spięty, o których powiem niedługo. W przeciwieństwie jednak do eugeniki, tutaj nie może bez transhumanizmu przymusu. Wszystko ma się opierać na dobrowolności jednostki. Chociaż z tym przymusem, to zaraz jak powiem, nie jest tak do końca, że został to wyeliminowane, ale dobrowolności dorosłej jednostki. Ta dorosła osoba może podjąć świadomą decyzję, czy zmodyfikowana, czy nie, ale transhumaniści, tutaj może od razu zaznaczam, przynajmniej niektórzy dają również prawo rodzicom o decydowaniu, jak ma wyglądać ich potomstwo, czyli pozbawiają podstawową wolność swoje dzieci, bo nie trudno sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś wpadnie z rodziców pomysł za pomocą technologii mojemu dziecku z sztucznych mechanizmów z modyfikacji, powstanie dodatkowa para konsyn, że może się okazać, że w przyszłym osłości świecie jednak nie będzie zastosowania dla stereorękich istot ludzkich, postludzkich. Jakby tu powiedzieć, tak jak wspomniałem, podstawową jest indywidualność. Transhumanizm zakłada w ogóle, że za pomocą technologii i naszej indywidualnej decyzji możemy, czy to za pomocą genetyki, czy to z cyborginacji, wirtualizacji, zmienić nasze ciało,
A w konsekwencji przyszłe pokolenia przykształci istotę doskonałą postludzką. Zwolennikami takimi tezy był Ferdinand Estvandel Peirce, który w 1967 roku wydał manifest, jeden pierwszy z manifestów transhumanistycznych. Zmienił też swoje nazwisko na FM 2030, co świadczy już o wiarze. Zmienił nazwisko, stwierdził, że dzięki technologii będzie mógł dożyć 100% 100 lat. Dlatego niestety nie udało mu się, zmarł w 2000 roku. Natomiast on stwierdził, powiedział, jestem osobą która została przypadkowo uruchomiona, jestem osobą XXI wieku, która przypadkowo została uruchomiona w XX wieku. Ale za pomocą technologii będę mógł tam ponad 100 lat. On wpłynął na mnóstwo zwolenników transhumanizmu, zwłaszcza na małżeństwo Morów. Natasę Vita Mor oraz Maxa Mora. Ludzi, którzy ukształtowali dalej transhumanizm. Jak można jeszcze innym... jak można byłoby zaobserwować te wątki zbawienia? Właśnie można byłoby wyleczyć każdą chorobę dzięki technologii. To za pomocą implantów z modyfikacji genetycznej. Można, jak wspomniałem, zmodyfikować ludzki płód i wyeliminować wady genetyczne. Można doprowadzić do tego, żeby zwiększyć pulę genów danego przyszłego człowieka poprzez łączenie genów kilku rodziców w jednym embrionie. Zresztą, jeżeli się nie mylę, w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii doszło do pierwszego tego typu zabiegu. Jeden z prywatnych klinik urodziło się dziecko, które miało geny chyba dwóch ojców, jeżeli się nie mylę. Musiałbym to jeszcze sprawdzić. No nie wiadomo też, co robi rząd Chin, bo mają oni bardzo zaawansowany program modyfikacji zmierzający do stworzenia nowego człowieka. Z tego celu Chińczycy zbierają spermę jajewska od ich, na całym świecie od ich zdania wartościowych osobników ludzkich. Mają też zaawansowany program klonowania, więc bardziej niż prawdopodobnie nie jeden program na Zachodzie. Więc tak jak wiadomo, być może pierwsi post-ludzie, trans-ludzie jeszcze, chodzą już po tym świecie, a o tym nie wiemy. Oprócz właśnie modyfikowania, transhumanizm będzie zbawiał człowieka bardzo z niewiedzą. Poprzez modyfikację człowiek będzie mógł mieć dostęp do całej wiedzy ludzkości z dowolnego miejsca na Ziemi. Nie będzie potrzebny zmudna, długa system edukacyjny, bo będzie mogli sobie wgrać do naszych mózgów odpowiedni program. Również będzie mogli osiągnąć niesmiertelność, czy to w formie biologicznej,
czyli taki, że nie będziemy podlegać etapowi starzenia się, ale na przykład będziemy mogli, bo są dwa rodzaje nieśmiertelności dla tych państwa, które nie wiedzą. Jest śmiertelność stuprocentowa i jest mniejsza biologiczna. Biologiczna zakłada, że nie, choroby, starość i inne elementy nas nie zabiją, ale możemy ulec wypadkowi i przez to zginą. Stuprocentowa nieśmiertelność, no to jak wszyscy wiemy, nic nas nie może nie zespić. Innym aspektem właśnie przez nieśmiertelność można osiągnąć status boskości człowieka. Transhumanizm potępia w ogóle religię. Uznaje je za zabobon, który ogranicza ludziom możliwość ewolucji. A jednocześnie sam staje się poniekąd religijny, dążąc do tego, by człowiek miał aspekty Boga. W końcowym założeniach, w końcowym etapie transhumanizmu człowiek ma być syntezą duszy i umysłu lub tylko umysłu, bo są te elementy większości, które odrzucają w ogóle ideę duszy, a te, które elementy transhumanizmu, które wiedzą w duszę, no to utożsamiają ją z umysłem. Człowiek będzie miał właśnie wszystkie aspekty Boga jako wspólna jaz całej ludzkości przy zachowaniu swojego indywidualnego charakteru. Wątki religijne i zbawcze transhumanizmu badał między innymi w 2004 roku William Sims Brödinger, który opublikował artykuł w czasopiśmie Journal Evolution and Technology, czyli Dzienniki Ewolucji i Technologii, gdzie w ogóle wykazał, że osoby, elementy tradycyjnej religii zaczynają się powoli bać transhumanizmu jako alternatywy dla religii, która będzie oferowała ludziom to, co religia nie jest w stanie im zaoferować, czyli namacalne metafizyczne zbawienie. Jak wiemy, być może Adam później będzie zadawał pytanie, wątki i w ogóle możliwości obserwowania Bogiem są dane nam, przynajmniej według chrześcijańców, tam niektórych monoteistycznych, niektórym jednostkom. Na przykład mówi się, że święty Augustyn miał objawienia. Więc ale jak zauważyli zwolennicy transhumanizmu, te objawienia byłyby tylko dostępne dla nieistnej grupki. Nie obejmowałyby one całej ludzkości. Podczas gdy transhumanizm, dzięki obsuwaniu człowieka z technologią, daje możliwości każdemu, kto chce się poddać modyfikacji, na doświadczenia metafizyczne. Również z tego zdania. Jest polski badacz, którego niestety nie mogę tutaj przywołać przez kwestię techniczną. Ale postaram się Państwu za moment podać jego nazwisko, który zauważył, że wraz z rozwojem technologii transhumanizm będzie miał tylko na sile. Przez to, że ludzie będą mogli realne efekty jego założeń zweryfikować. Ile jeszcze mam czasu? 4 minuty. 4 minuty.
Wiem, że przez problemy techniczne nie mogłem Państwu całego może elementu wykazać, ale mam nadzieję, że będę mógł w stanie to przedstawić w pytaniach. Natomiast chciałbym zauważyć, że transhumanizm jest ideologią, która, tak jak dr Gałęski mówi, prowadzi działania ofensywne, czyli przekonuje innych do swoich racji, jak i ma też działania ofensywne, czyli musi się bronić przed krytyką jego przeciwników, bo krytyka transhumanizmu jest na świecie bardzo zaawansowana. Wystarczy tutaj wspomnieć już w poprzednim dniu wspomnianego Fukuyamę, który wydał kolejną książkę, tym razem co prawda nie koniec historii, ale koniec ludzkości, który ostrzega czytelników, że niezależnie od tego, czy transhumanizm poprowadzi nas do zbawienia, czy też potępi nas i skaże nas cierpienie, będzie oznaczało to tylko jedno. Koniec ludzkości jako takiej, jak ją znamy. To jest tylko jeden z krytyków transhumanizmu, można powiedzieć, ten w miarę umiarkowany. Ale są też i osoby bardziej wykazujące, że technologia będzie tylko dostępna dla bogatych osób i tak dalej. Transhumanizm z tym walczy ofensywnie, na przykład Nick Bostrom, jeden z transhumanizmów, apeluje zarówno do środowiska transhumanizmu, jak i do naukowców, żeby miały możliwości udostępniali technologię po najniższych kosztach lub w ogóle za darmo, przez to, żeby ideologia transhumanizmu mogła zrealizować swoje elementy. No i na tym zakończę, będą pytania, więc na pewno będą pytania. Okej. Dziękuję. Również bardzo dziękuję za dyscyplinę czasową. Niestety właśnie o... Widzą, że jest mnóstwo pytań. Tak. Tym razem... Marek, podnieś rękę, żeby tutaj nie był samotny. Tak. Bardzo dziękuję jeszcze raz za dyscyplinę czasową. I teraz tak, w kolejności jako pierwsza zgłosiła się Monika, później był Adam, później Damian. I nie wiem, czy tam ktoś z tyłu jeszcze? Aha, pan... Tu nie jestem w stanie powiedzieć, kto pierwszy, czy Ania, czy pan doktor, ale proszę bardzo. Pierwsza Monika. Ci, którym zależy na rozwoju transhumanizmu, żyją jeszcze w czasach, kiedy nie jest on rozwinięty na tyle, żeby oni mogli skorzystać z tego. No to jest pewien paradoks, tak jak wspomniałem, FM 2030 nie dożył swoich 100 lat, zmarł o 30 lat zanim mógł zrealizować swój cel. Jednakże został zamrożony... Jeśli Monika, możesz dokończyć pytanie, wiem, że jeszcze całego nie zdałem. Aha, przepraszam. Moje pytanie brzmi, czy nie uważasz, że to czasem nie jest w celach marketingowych? Okej, proszę bardzo. Marketingowych, na pewno w jakimś aspekcie, jako transhumanizm, coś się stać światową ideologią globalną, jest to pewne elementy marketingu. Ale ci ludzie naprawdę to wiedzą. Poddają się modyfikacjom możliwości, wszczepiają sobie implanty, zastępują niektóre elementy, by stać się jak najbliżej cyborgiem, chociaż żeby zrozumieć definicję cyborga, wtedy, kiedy dany osobnik po modyfikacji nie jest w stanie żyć bez owej modyfikacji, po jej wyeliminowaniu. Ale tego typu elementy, można powiedzieć, że każda osoba z rozrusznikiem serca jest już cyborgiem, bo wyjęcie rozrusznika serca sprawi, że umrze. Asy oni nie wpakują sobie rozrusników serca, ale wiedzą to, co głoszą.
Na ile jednak, zresztą tak jak pan doktor Gałęski wspomniał, osoby, które właśnie uprawiają ideologię, zazwyczaj wiedzą to razem z grupą, co głosu. Więc to byłaby moja odpowiedź na twoje pytanie. Dziękujemy. Następny w kolejności Adam, proszę. Moje pytanie jest związane z dwoma rzeczami. Pierwsza to kwestia tego doświadczenia metafizycznego dla każdego. No jest też pytanie, czy to ma być po prostu doświadczenie jak super smak lodów, Coca-Coli i tak dalej, czy czemu to miałoby służyć, skoro w kościele no jest przekonanie, że nie każdy ma jakieś doświadczenia mistyczne, ale to dlatego, że one nie są jakieś super istotne dla samej wiary, bo mistyką ma być przesiągnięte całe życie codzienne w zwykłych czynnościach. I druga część tego, była mowa o tym, że ten transhumanizm wyleczy wszystkie choroby, tylko skąd ten wniosek, czy nie będzie generował nowych problemów, bo mówimy tutaj o transhumanizmie, o tym, że będziemy teraz leczyć dzieci w łonie matki poprzez zmiany technologiczne i tak dalej, podczas gdy na przykład podczas prezentacji o transhumanizmie zawiesza się telefon, nie można tam prostych rzeczy sprawdzić, więc stąd moja wątpliwość, czy to oby na pewno zadziała. Przyznam się, było to specjalnie, żeby uświadomić ludziom, że jednak technologię może zawie. Odpowiadając twoje pytanie. No, to jest właśnie to, co krytykują przeciwnicy. Zacznijmy od drugiego pytania. Technologia może nam polepszyć życie, ale nie mamy nigdy 100% gwarancji, że tak będzie. To, że wymyślimy jakąś chorobę, wymyślimy na przykład lek na gruźlicę, może doprowadzić do tego, że niewłaściwe używanie tego leku doprowadzi nie tylko, że gruźlica się na niego uodporni, ale powstanie super bakteria, na które inne leki również nie będą działały, wirus. Więc tego nie mamy. Transhumaniści powiedzą to tak, musisz przyjąć to na wiarę. Dlatego mówię, że transhumanizm ma elementy religijne. Walczy z religiami, uważa je za zabobony. Tak jak wspomniałem, że człowiek ma się stać nowym Bogiem. A jednocześnie odrzuca się istnienie jakiego lub marginalizuje istnienie jakiego innego Boga, bo są zaznaczone, że nie wszyscy transhumaniści są 100% ateistami z agnostykami. Niektórzy uważają, że Bóg istnieje, istnieje dusza, ale przyjmują stanowisko Pika Mirandoli, że Bóg stworzył nas i dał nam możliwość samokreacji, czyli możemy mu dorównać, stać się nowym Bogiem tego świata materialnego. Dusza zazwyczaj, jeżeli jest taki wątek, to jest utożsamiana właśnie z umysłem, że jest ona nierozwiązana, niezwiązana z umysłem, ale są też ludzie, którzy odrzucają to, ale mimo wszystko posługują się elementami religijnymi z też elementami, pojęciami, redefiniowanymi pojęciami Boga religii. Kolega Damian, może? W takim razie, może jako że Dawid przerwał, odpowiem ci kurara. Tak, jeśli można, to można dyskutować długo, prawda? Ale jednak ja tu jestem na chwilę z robotu, prawda? Dawid jest człowiekiem w małej wiary i niewiele szkostek. Nie, ja po prostu wykonuję robotę. Co mam mi przedstawiać? W sumie mam dwa pytania. Nie, tak. Wspomniałeś o doświadczeniach mistycznych, w sumie Adam też o tym wspomniał. I z tego co pamiętam, bo też trochę się interesowałem tym tematem, to doświadczenia mistyczne miały być generowane poprzez różne substancje, które będą gdzieś wstrzykiwane lub wszczepione w nasz umysł, czy tam w mózg bardziej, bo tutaj mowa o cielesnym ciele. I tam pamiętam, było jeszcze jedno takie zastrzeżenie, tak, że człowiek się może przyzwyczaić, tak jak do każdej używki, tak jak do każdego narkotyku, do każdego no, czegokolwiek, tak, przyzwyczaja się człowiek i działa to na niego coraz słabiej. I tutaj pytanie, czy transhumaniści będą w stanie to przekroczyć, te ograniczenie takie fizyczne naszego przyzwyczajenia się, naszej no, możliwości dostosowania się do środowiska. A druga kwestia, nie wspomniałeś chyba, bo mi to umknęło, o emulantach. To są
ludzie, którzy dają się jakby wgrać w komputer. To jest dopiero jakaś tam fantazja i dopiero filmy powstają o tym, ale właśnie, czy gdzie tu się zaciera człowieczeństwo? Czy już wtedy można mówić, że to jest dalej człowiek? Czy człowiek bez ciała swojego fizycznego, bez swoich pragnień, bez swoich potrzeb jest nadal człowiekiem? Czy już jest czymś więcej, czymś mniej, albo czymś w ogóle ich nie jest czymś? Osoby, które się modyfikują, stają się według transhumanizmu więcej. To nie jest ten finalny aspekt świata, czyli ten podsłowiek, istota doskonała, ale transłowiek, istota średnia, ale już lepsza w założeniu transhumanizmu od zwykłego człowieka, bo ma jakieś przewagę. Jeżeli zgra się do komputera, no to może na przykład, jeżeli będzie technologia zaawansowana, być w wielu miejscach naraz, podejmować wiele czynności, bez pracy, a jednocześnie sens twojego umysłu będzie odpoczywał sobie na wirtualnych Hawajach. Ale tam są znowu inne problemy, czy jest wolna wola i tak dalej, nie? Więc tutaj... Właśnie pytanie jest na takim, że na razie tej technologii nie możemy zweryfikować, to nadal się ma opierać na wiarze, tak jak wspomniałem. Weryfikacja nastąpi w momencie, kiedy technologia, o którą postulują transhumaniści, stanie się na tyle powszechna, że jednostki będą niejednostkowe, jedna z dwie osoby, które prowadzi badania, się zmodyfikuje w przepisowie jakiegoś tam chipa, wymieni sobie pulsa na stusne, tylko jeżeli to będzie powszechne i wtedy będziemy mogli zweryfikować to. To w założeniu nie będzie czegoś takiego, co dają przeciwnicy transhumanizmu. Te obawy według transhumanizmu i ideologii są urojonymi obawami. One nie mogą się ziścić, bo technologia rozwiąże problem. Nawet jeżeli będą jakieś potknięcia, no to tak jak w grach komputerowych, jak instalujesz, pewnie grał z niej raz, są łatki, załata ci te błędy i wypaczenia. Ale tak jak mówię, to jest wszystko, bazuje się nie na realnych, na razie weryfikowalnych elementach, tylko założeniach intelektualnych. A jeżeli by tego... traktowanie ich jako transhumanistów, tak, to są już istoty lepsze, które teoretycznie nie powinny nawet podlegać prawu zwykłemu ludzie, bo to są istoty doskonałe, a doskonałe istoty nie mogą być sądzone, bo bez praw niedoskonałych, może nie pada tam ludzi pod ludzi, ale prymitywnych istot. Dziękuję bardzo. Widzę, że przyszło mi prowadzić panel bardzo gorący, z czego też jestem sam zadowolony. Teraz rozumiem, że skuścili się równo Ania oraz pan doktor. Dobrze, bardzo proszę, dziękuję panie doktorze. Proszę, pierwsza Ania. Ja chciałam tylko tak zaznaczyć, jeśli chodzi o ideę transhumanizmu na tym takim, powiedzmy, etapie, na którym w tej chwili poniekąd może się znaleźć, to znaczy chodzi mi o zmiany jakichś udoskonalenia płodów ludzkich jeszcze w czasie ciąży. Nie do końca moim zdaniem transhumanizm rozwiązuje jednak całościowy problem aborcji, chyba że dochodziłoby do... I tego nie powiedziałem. Tak, oczywiście, tylko chciałam to zaznaczyć, że może się zdarzyć, że mimo tego, że dziecko przecież jest zdrowe, to nawet w tej chwili po prostu rodzice nie chcą, prawda, wątpić. Tutaj te kwestie właśnie związane z modyfikowaniem płodów i ulepszaniem ich nie do końca, tylko jest po prostu w zasadzie uwaga. Znaczy uwaga, to jest takie do powiedzenia w kontekście jeszcze aborcji. Jeżeli mogę się odnieść, to tak jak wspomniałem, nie powiedziałem, że rozwiążę tę kwestię aborcji, bo nawet jeżeli będziemy mogli zmodyfikować dziecko, które będzie miało, nie wiem, zespół Downa, a obecnie chyba jest, jeżeli się nie mylę, obecnie obowiązują prawie w Polsce zespół Downa jest przesłanką do aborcji. Więc nawet jeżeli to dziecko urodzi się stuprocentowo sprawne, tak jak zwykłe, normalne dziecko, to i tak to zależy od wolnej woli. I kobieta według transhumanizmu ma prawo decydować o tym, ale jeżeli
miałoby kwestię aborcji, byłaby tylko przez to, że ma wadę, no to technologia już by mogła ulepszyć to i wyeliminować. Dzieci, które się rodzą bez jakiejś zuchwy, no można byłoby to za pomocą technologii im zrekonstruować jeszcze w trakcie właśnie popytów maścicy i urodziłby się normalny. Przez to pewien argument, przesłanka do aborcji mogłaby być wyeliminowana, ale tylko jeżeli kobieta, czy tam mężczyzna, który zmusza kobietę, no podjęliby taką dobrowolną wolę. Bardzo dziękuję, Norbercie. Proszę bardzo, pan doktor. Panie Norbercie, dwa pytania. Jedna uwaga jest taka, że nie przekonał mnie pan niestety odpowiadać eugeniki z transhumanizmem w sposób bezpośredni. W sposób pośredni pan poruszył te wątki. Ja bym, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że eugenika, która narodziła się w XIX wieku, miała u Galtona, założyciela eugeniki do terminu, miała dwie perspektywy, pozytywną i negatywną. Pozytywna to jakby wspierajmy rozrodczość dobry, tych, których uznajemy za wartościowych, fit, desirable, i negatywna, czyli musimy wyeliminować tych, którzy przynoszą pewne nieszczęścia naszemu społeczeństwu. Tak? I teraz chciałbym, żeby pan przełożył ten podział na transformację. Wtedy satysfakcjonował mnie pan, mówiąc, że istnieją powiązania między religią a transhumanizmem. To jest jedna. Druga rzecz. Człowiek jest istotą technologiczną. Pan, ja, nosimy okulary. Ja urodziłem się ze słabym wzrokiem. Takiego mnie natura stworzyła. Udoskonalili mnie lekarze. Okuliści. Medycy. Za co jestem wdzięczny. Powstaje pytanie. Gdzie są granice technologii? Gdzie są granice udoskonalania człowieka? Spróbuję się najpierw do pierwszej odnie. Czyli tak. Nie twierdzę też, że transhumanizm jest spadkobiercą całej eugeniki, tylko aspektów eugeniki liberalnej. Czyli tej, która zakładała dobrowolność, czyli na przykład dobrowolność teoretycznie osób ułomnych, żeby się wykastrowały lub wysterylizowały. Wiemy z doświadczenia, że odsetek tych dobrowolnych był mały w porównaniu do tego, co było pseudo-dobrowolnością. Nie da się wykluczyć, że w przypadku transhumanizmu w przyszłości też tak będzie, że będzie dobrowolność, ale będą naciski społeczeństwa poprzez refundację na przykład modę, które wyeliminują tą dobrowolność, bo będzie przymus ukryty, tak w przypadku eugeniki liberalnej. Natomiast jest aspekty, które są, to właśnie wiara w technologię. Obie eugenika wierzyła, że za pomocą technologii będziemy w stanie wykryć właśnie jednostki dobre i złe. Za pomocą technologii będziemy w stanie poprawić tym dobrym życie, a wyeliminować te społeczeństwa negatywne. Tak humanizm też takie elementy ma. Ma element taki, że będzie dobrowolność i składamy, że większość osób przez tego są dobre i w efekcie większość osób się zmodyfikuje, ale będą te właśnie złe elementy, te niechciane, tak jak eugenice, które nie będą chciały iść drogą postępu i je się wyeliminuje. Pytanie jak? Eugenicy, transhumaniści zakładają, tak jak to opisał Huxley, że powstaną specjalne osiedla tylko dla tych naturalistów. Inaczej getta mówią, lub rezerwaty. Więc myślę, że to byłby wątek, nie wiem. Teraz jestem usatysfakcjonowany. Dobrze. A odnoszą się jeszcze do drugiej kwestii właśnie. Proszę. Tylko mógłby jeszcze pan doktor sprostować. To jest proste pytanie. Człowiek jest istotą, która cały czas korzysta z technologii, ta technologia się udoskonala.
I powstaje pytanie, jakby przekłada również tę technologię człowiek na siebie samego, tak? Nie tylko na inne rzeczy, inne wytwory, inne zwierzęta, ale również na siebie samego, czego wszyscy doświadczamy. Powstaje pytanie, gdzie położymy granice? Tak, ja myślę, że tak w przypadku marksizmu i teorii Marksa o rozwoju narzędzi, tak w przypadku transhumanizmu nie ma. Technologia będzie się na tyle rozwijać, że za każdym, chyba że uznamy granicę, że poprzez rozwój technologii powstanie ten post-człowiek doskonały, a doskonała istota nie musi się dalej rozwijać, bo obejmuje wszystko. To mogłaby być granica. A jeżeli chodzi właśnie o technologię, to według transhumanizmu właśnie żyjemy od samego początku, przekształcamy stus niespiat. Nie ma tego takiego jak naturalny spiat, bo człowiek od samego początku go przekształcał, od samego początku używał protez. Czy to narzędzi, jako broni, czy pazurów, czy też właśnie okularów, żeby lepiej widzieć, co dałoby mu przewagę nad innymi. Więc według transhumanizmu mamy ciągły, ewolucyjny wykorzystanie technologii, która ma doprowadzić do powstania tego doskonałego człowieka i przez to może w przyszłości nie będzie już dalej ewolucji. Dobrze, dziękuję. Nie wiem, czy pokazywałeś na mnie jako na doskonałego człowieka, nie wiem, czy będzie... Nie, to jest pycha. Tak, oczywiście też tak naprawdę nie przyjmę tej godności jeszcze w tym momencie. Bardzo, tak, bardzo proszę kolega Zbigniew, bardzo proszę kolega Zbigniew, jeśli można... Pytanie, krótkie pytanie, na przykład odnośnie tych okularów. To jest jednak takie równanie do zera, tak jak to psycholog powiedział, tak? Doprowadzimy człowieka do pewnych standardów innych. Ale co w sytuacji, jeśli kiedyś właśnie z takim zarzutem spotkałem w stosunku do transhumanizmu, że będziemy, tam był taki konkretny przykład, co w sytuacji, gdy będziemy próbowali wyhodować doskonałego boksera i oprócz pewnych cech fizycznych będziemy musieli też mu pewne cechy psychiczne nadać, to znaczy dużą agresję. I to też jest odnośnie pytanie też do siebie, tam gdzie jako prawnika. Więc tam była sugestia, no, że będziemy musieli dla tego konkretnego typu człowieka stworzyć nowe prawo, bo on nie będzie mógł podlegać tym samym zasadom moralnym, to człowiek, który ma tą agresję jakoś tam ograniczoną, a nie sztucznie. Właśnie to powiedziałem, że w świecie transhumanizmu ideach postępu i zbawienia ten człowiek nie będzie mógł być sądzony wobec starych praw i będzie konieczne nowe stworzenie dla niego praw i nowej etyki, nowej moralności, która nie będzie obejmowała zwykłych ludzi. Czyli dla każdego typu człowieka, którego stworzymy, nawet dla konkretnej jednostki, tak? Teoretycznie. Trzeba by stworzyć oddzielne prawo, nawet dla jakiegoś prototypu człowieka też jednak... Teoretycznie tak, ale być może też stworzy wspólne jakieś mianowniki, które będą miały zastosowanie zarówno do tego agresywnego boksera, jak i do bezpłciowej jego przyszłego naukowca. Nie wiem, jak. A czy istnieje nowe prawo dla samochodów, które nie potrzebują kierowcy? Właśnie, to jest dobry przykład, nie istnieje, a już pierwszy wypadek mieliśmy śmiertelny. Ale czy pracuje się, czy w ogóle dopuścić tak? To ja myślę, można po prostu. Dobrze, dziękuję pięknie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie.